staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Louis Clyde Stumen. Płowy pies. Część pierwsza. Woda przeciekała, a byłem może 10 minut drogi od Hollywood, kiedy chłodnica zaczęła parować. Tam dalej, w Laurel Canyon, nie ma stacji benzynowych. Ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na wóz lepszy niż Essex, nie chciałem dopuścić do tego, by mi pękł blok cylindrowy. Samochód jak najszybciej potrzebował wody. Pokonawszy wzniesienie, zjechałem na boczny pas i skręciłem w pierwszą prywatną drogę, jaką spostrzegłem. Była to wąska, wijąca się gładka droga, smołówka, z obu stron osłonięta kamiennymi murami, pokrytymi winoroślą. Miały co najmniej 6 stóp wysokości. Rozpęd niósł mnie tak gwałtownie, że nie wiem, kiedy skręciłem w kierunku domu. Ciągle jeszcze nie rozumiem, skąd się wziął ten pies. Nie mógł się przedostać przez kamienne ściany i wątpię, by przez nie przeskoczył. Nie widziałem, żeby się pojawił przede mną na podjeździe. Łysnęło jakby coś białego i pies znalazł się pod kołami wozu, nim się zorientowałem. I podniósł wrzask jak raniona kobieta. Ręczny hamulec sprawił, że cisnęło mną twardo o kierownicę, a nim jeszcze wóz przestał dygotać, byłem już na zewnątrz. Pies, wielki rosyjski ogar, piękne zwierzę płowej sierści, uderzony został w tylną część ciała. Miał chyba przetrącony kręgosłup i teraz miotał się dziwacznie 5 stóp za samochodem. Starał się powstać, ale tylne nogi i biodra wlokły się bezwładne, połamane i psu udało się jedynie unieść wielką, szeroką pierś gończego. Opierał się przed nimi łapami o nawierzchnię. Jasny, długi pysk słał ku niebu sopranowy krzyk śmiertelnego bólu. Wrzask był przeraźliwy. Odbijał się echem między zielonymi ścianami w tym wąskim przejeździe jak syrena pożarowa. Przejechanie psa samochodem samo przez się jest nieprzyjemne, a cóż dopiero głos bólu zwierzęcia, który nagle stał się tak przerażający, iż drżałem i ledwie mogłem ustać na nogach, a gdy jęk nie ustawał, zacząłem biegać po drodze, szukając jakiejś gałęzi czy kamienia, by wyzwolić zwierzę od męki. Niczego nie znalazłem i nie mogłem znieść widoku wijącego się psa i jego skowytu. Skoczyłem do wozu i cofnąłem, przejeżdżając jeszcze raz ranne zwierzę. Stuknęło miękko coś pod tylnym kołem, potem pod przednim, a wysoka nuta psiego jęku opadała za każdym naciśnięciem. Jeszcze raz zmieniłem bieg, pojechałem naprzód. Krzyk zamarł, jak gdyby ktoś wyłączył hałasujące radio. Zahamowałem i ledwie udało mi się odnaleźć palcami kluczyki od stacyjki i przekręcić go, kiedy przed przednią szybą zobaczyłem nadbiegającą podjazdem od strony domu kobietę. Ubrana była w biały strój sportowy, a jej długie, jasne włosy połyskiwały w słońcu. Pędziła jak zawodowa sprinterka, tak szybka, że przechyliła się na zakręcie. Widziałam pana! Krzyknęła. Była jak w ataku histerii. Widziałam, jak pan umyślnie przejechał mego psa. Zanim zdołałem odpowiedzieć,
Otworzyła drzwiczki samochodu i z siłą zaskakującą u kogoś tak młodego i szczupłego złapała mnie za ramię i ściągnęła z siedzenia na jezdnię. Uderzyła mnie na płask w twarz z jednej, potem z drugiej strony, a ja stałem osłabiony, wstrząśnięty i przejąłem to potulnie. Gdy zamierzyła się po raz trzeci, uniosłem ramię, by odparować uderzenie wierzchem własnej dłoni. Kobieta miała długie paznokcie i poczułem ich drapnięcie na skórze. Odwróciłem dłoń i zobaczyłem krew. Potem zaś kobieta płakała, opuściły ją siły, skuliła ramiona, zasłoniła twarz i łkała. Biedny książę Igor, biedny, śliczny taki był, szczęśliwy pies. Uniosła znowu twarz ku mnie i cichym gardłowym głosem rzuciła raczej oskarżenie niż pytanie. Czemu pan to zrobił? Wyjaśniłem, że wóz wymagał wody. Powiedziałem, jak zdarzył się ten wypadek i czemu musiałem dobić psa, przejeżdżając go raz jeszcze. Patrzyła na mnie przez łzy, na wpół tylko dowierzająco. Następnie cofnęła się o dwa kroki i spojrzała na szczątki zwierzęcia. Ciało jej zatrzęsło się. Zobaczyłem, że się słania. Sięgnąłem ręką i chwyciłem ją w pół. Nie zemdlała, ale pozwoliła się podtrzymać. Poklepałem łagodnie jej ramię, ukryła twarz na mojej piersi, znów ułkając niepohamowanie jak dziecko. Odwróciłem ją i poprowadziłem w stronę domu, ciągle klepiąc pocieszająco po ramieniu poprzez osłonę swobodnie spływających blond włosów. Dom był niski, jednopiętrowy, o nowoczesnej konstrukcji. Zobaczyłem jedną ścianę ze szkła, kilka jednolitych betonowych powierzchni oraz dach i drzwi wejściowe z drewna sekwojowego. Posadziłem kobietę wewnątrz na obszernym, ciężkim fotelu. Zapadła weń bezwładnie, ciągle lejąc łzy w dłonie. Przeszedłem przez dom, szukając kogoś, kto by się nią zajął. Dwie sypialnie, biblioteka, kuchnia, dwie łazienki, otwarte patio, służące jako jadalnia i dobudówka z garażem, gdzie stał nowy wóz kombi. Nie znalazłem nikogo. Na zewnątrz patio znajdował się niewielki basen kąpielowy, a za nim bungalow, być może pomieszczenie służbowe. Zawołałem: jest tu ktoś? Odpowiedzi nie było. Kiedy powróciłem do salonu, kobieta już się opanowała. Stała młoda i ładna, a tylko oczy miała nieco zaczerwienione od płaczu. Stała obok czarnej lakowej szafki. Miała na sobie białą spódniczkę tenisową i biały staniczek. Nalewała coś ze srebrnej karafki do dwóch szklaneczek z purpurowego szkła. I dopiero wtedy ją poznałem. Nieraz widywałem ją na ekranie. Długie, srebrzysto-blond włosy, spadające jak wodospad na ramiona, stanowiły jej filmową markę handlową. Od szeregu lat podziwiałem jej grę. Podała mi jedną z purpurowych szklaneczek, przyjąłem. Dziękuję, rzekłem. Właśnie panią rozpoznałem. Lucy Warner, prawda? Od lat jestem pani wielbicielem. Nie od zbyt wielu lat, mam nadzieję, wzruszyła ramionami. Tak kochałam księcia Igora. Miałam go od szczeniaka. Taki przyjazny pies. Rozumiem, jak to się stało, bo on zawsze wybiegał na podjazd powitać każdego wjeżdżającego. Podniosłem szklankę, potem wypiłem szkocka whisky. Kim pan jest? Spytała aktorka. Wyłowiłem z portfela wizytówkę i przedstawiłem jej. Grant Wilkinson. Ładne zdjęcia. 732 L Caribao Drive, Hollywood 38. Telefon 92722. Te ładne zdjęcia to chwyt wymyślony przez moją żonę. Uważa, że to bardzo dowcipne i że zdobywa mi klientów. Ja uważam to za fatalne. Fotograf? Spytała kobieta. Tak. Jakiego rodzaju zdjęcia pan robi? Wszystko, co się da. Niemowlęta, śluby, portrety, frontony sklepów. Właśnie jechałem, by odwieźć parę odbitek do studiów architektonicznych dla klienta w Canyon. Zdjęcia jego domu. Podałem jego nazwisko. Znała je. Gawędziliśmy około 10 minut i oboje wypiliśmy po raz drugi.
Opowiedziałem, jak bardzo lubię ją na ekranie, a to się jej spodobało. A teraz co do tego psa, odezwałem się. Ile pani... Mniejsza z tym. Księcia Igora pieniądze nie zastąpią. No to może by mi pani pozwoliła go pochować? Dziękuję. Niech pan o to też się nie martwi. Mój ogrodnik ma być tutaj później, po południu. On to zrobi. I tak miał pan dość nieprzyjemności jak na jeden dzień. Strasznie mi przykro, że tak się zdarzyło, rzekłem. Pani taka uprzejma, mimo to wstałem, żeby odejść. Więc wody do chłodnicy już panu nie potrzeba? Cóż, rzekłem, może poczekać, aż... To żaden kłopot. I tak będzie pan musiał wyjechać drugą bramą. Proszę podstawić wóz do wejścia. Gdy podjechałem, była już obok bramy i trzymała oburącz z gracją żółty, ogromny dzban ceramiczny. Wziąłem go z jej rąk, postawiłem na ziemi, podniosłem maskę samochodu i zacząłem wlewać wodę. Te zdjęcia, o których wspomniałem, są na przednim siedzeniu, oznajmiłem. Jeśli ma pani ochotę obejrzeć, proszę otworzyć futerał z aparatem. Są w kopercie na wierzchu. Wzięła kopertę, wyjęła z niej zdjęcia formatu gabinetowego, przerzuciła je. O, to mi się podoba, rzekła. Takie czyste, ostre ujęcie. Dziękuję za uznanie. Wie pan, chciałabym, żeby mi pan zrobił takie zdjęcie mojego domu. Chętnie, kiedykolwiek mnie pani wezwie. Słońce teraz dobre, powiedziała. Jeśli ma pan chęć pracować po tym, co się stało. Opuściłem maskę wozu. Doskonale, przytaknąłem. Palce były jeszcze nieco drżące, ale ustawiłem aparat na statywie i posłużyłem się wężykiem do migawki. Dom ten był chyba jednym z najciekawszych, jakie kiedykolwiek fotografowałem. Duże, przestrzenne pokoje z wielkimi oknami, proste, nisko zarysowane kontury. Aktorka wyjaśniła, że projektantem był Frank Lloyd Wright. Zrobiłem zdjęcia, zużywszy obustronnie 6 kaset z kliszami, a ona stała obok, wpatrzona z żywym zainteresowaniem. Przy 4 zdjęciach upozowałem ją samą u wejścia i na tle okien. Bardzo uprzejmie z pani strony, rzekłem, gdy skończyłem. Przeszlę pocztą odbitki pod koniec tygodnia. Zapisałem w notesie numer jej domu. Podała mi rękę, a gdy ująłem ją, kobieta uśmiechnęła się i zmarszczyła nieco kąciki oczu w przyjazny sposób, jak to niekiedy widywałem na ekranie. Lok jasnych włosów opadł jej na czoło. Wyjechałem drugą bramą i dostarczyłem moje studia architektoniczne klientowi. Około godziny 2 nad ranem zadzwonił dzwonek u drzwi wejściowych. Nie spałem. Nie mogłem zasnąć tej nocy. Wstałem cicho, starając się nie budzić Marii. Zarzuciłem szlafrok na piżamę. W drzwiach stało 2 policjantów. Pan Grant Wilkinson? Zapytał jeden z nich. Tak. Proszę się ubierać. Jest pan aresztowany. Musicie szukać chyba kogoś innego, rzekłem. Nie popełniłem nic złego. Jaki zarzut? Powinien pan wiedzieć. Nie wiem. Niech pan nie usiłuje zyskać na czasie, Wilkinson, rzekł drugi policjant. Jest pan podejrzany o morderstwo. Wymienił nazwisko aktorki. O mało się nie przewróciłem. Słuchajcie, zdołałem wyjąkać. Byłem w jej domu wczoraj po południu, ale... Oszczędź pan sobie, wtrącił pierwszy policjant. Będzie jeszcze czas na mówienie. Nie spuszczą mnie z oczu. Poszli prosto do sypialni i patrzyli, jak się ubieram. Przepraszam panią, powiedział do Marii jeden z nich, ale to nasz obowiązek. Żona skręciła się na łóżku, nasuwając kocarz na czarne, szeroko rozwarte oczy. Nic takiego, uspokoiłem ją. W tym mieście musi być jakiś drugi Grant Wilkinson. Lecz spokojnie, a jak tylko wszystko wyjaśnię, to zadzwonię do ciebie. Gdy zbieraliśmy się do odejścia, Maria wyskoczyła z łóżka z lekkim krzykiem i podbiegła, nie troszcząc się o zarzucenie szlafroka na nocny strój. Przywarła do mnie i musiałem wydrzeć się jej, by pójść za policjantami. Na posterunek przy Wilcox Avenue
Zdjęli mi kajdanki, pobrali odciski palców i zaksięgowali jako mordercę. Nikt nawet ucha nie nadstawił, gdy obstawałem przy tym, że się mylą. Znowu kajdanki z powrotem do radiowozu. Dokąd jedziemy? Spytałem człowieka, do którego byłem przykuty. Dowie się pan. To wszystko jakaś pomyłka. Był pies. Będzie czas na gadanie, przerwał. Pan pewno jedyny, co się pomylił. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl/tchnienie-grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.